zespole kształcenia i wychowania w Kolbudach odbyły się wyjątkowe targi szkół ponadpodstawowych dla ósmoklasistów z gminy Kolbudy. Na sali gimnastycznej każdy z uczniów zobaczył wiele stoisk z ciekawymi ofertami dalszego kształcenia. Zaprosiliśmy jako organ prowadzący, ale także gospodarz miejsca, pani dyrektor Dorota Banasiak, 26 szkół z Gdańska oraz innych miejscowości po to, aby nasze dzieciaki, nasza młodzież mogła świadomie podjąć decyzję co do swojej przyszłości. Dlatego to wydarzenie nazywa się Twoja decyzja, Twoja przyszłość. Cieszymy się ogromnie, że z tak pozytywnym odbiorem spotkało się nasze zaproszenie, że tyle szkół rzeczywiście do nas przyszło, że przyszli też nasi absolwenci, uczniowie szkół ponadpodstawowych, bo to wiadomo, kiedy uczniowie rozmawiają z uczniami, dopytują, odpowiadają w szczegółach o takie sprawy, które ich właśnie interesują. Do zespołu kształcenia i wychowania przybyli ósmoklasiści z każdej szkoły w gminie Kolbudy. Dzisiejsze targi szkół ponadpodstawowych są przeznaczone dla uczniów szkół gminnych z gminy Kolbudy, to znaczy z naszej szkoły z Kolbud, z Bielkówka, z Pręgowa i z Kolwal. Targi przeznaczone są dla naszych ósmoklasistów, którzy już za 3 miesiące kończą szkołę i będą podejmowali ważne wybory życiowe dotyczące ich przyszłości. Dzisiejsze targi odwiedzi około 500 uczniów klas ósmych naszej gminy, więc jest to bardzo duża ilość. Uczniowie wzięli także udział w specjalnych zajęciach z doradcami zawodowymi. Przygotowałyśmy warsztat w zakresie szlifowania swoich umiejętności, odkrywania ich. Naszym celem jest zbudowanie świadomości, że to właśnie umiejętności są bardzo ważnym elementem do tego, żeby budować swoją karierę, że to już jest teraz czas. Im wcześniej zaczniemy rozpoznawać je, tym będziemy bardziej budować świadome kariery zawodowe. Nie wiem, czy Kasia chcesz coś dodać jeszcze? No warto tu wspomnieć, że przede wszystkim umiejętności, te miękkie, są kluczowe obecnie na naszym rynku pracy. Są wręcz pożądane przez naszych pracodawców. Pracodawcy są w stanie zainwestować w przyszłych pracowników poprzez szkolenia czy kursy, ale jednak te umiejętności miękkie, które przyszły pracownik posiada, są kluczowe, niezbędne i tego naprawdę nikomu nie można odebrać. Ósmoklasiści odwiedzający stoiska byli bardzo zaciekawieni tym, co tam zobaczyli. Są zainteresowani, podchodzą, pytają się, jeżeli mają jakieś pytania, z chęcią bardzo odpowiadamy. Pokazałem z kolegą krótki bardzo jakby pokaz z interwencji, jak to wygląda, gdy ktoś celuje do nas bronią, jak to koło osobę obezwładnić, przeszukać, zakajdankowałem kolegę, następnie przeprowadziłem przeszukanie w bezpieczny sposób. Przedstawiamy naszą szkołę, jakie mamy profile, jakie są bonusy, jakie można kursy dostawać, jak wygląda plan zajęć, jak wygląda nauka, na co trzeba zwrócić uwagę. Chwalimy się, że mamy 5 języków, będziemy mieli nową salę informatyczną. Jest w czym wybierać, jeszcze nie mam żadnego progu punktowego, przez co nawet ja się dostałem. No to jest dosłownie bułka z masłem i to jest złoty pociąg taki. Po tym, co zobaczyliśmy na targach, sami w pewnym momencie zapragnęliśmy zapytać o formularz rekrutacyjny. Jednak dla nas jest już trochę za późno, ale dla ósmoklasistów wręcz przeciwnie. Mamy nadzieję, że tego typu targi pomogły im w wyborze swojej dalszej ścieżki kształcenia. Polecamy również zobaczyć. Pływaliśmy na basenie w Aquacentrum Kolbudy oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w 3 kubeczki.